Cześć, witam. 29 września w bibliotece w Oświęcimiu odbyła się gala rozdania nagród w 24. ogólnopolskim konkursie literatury dziecięcej imienia Kornela Makuszyńskiego. Spośród 10 nominowanych, 10 tytułów, jury przyznało następujące nagrody. Pierwsze miejsce, czyli Grand Prix, otrzymała ta oto książka, napisana przez Kasię Nawratek, zatytułowana Kresek, Bartek i całkiem zwyczajny początek. Autorka urodziła się na Śląsku, mieszka obecnie w Anglii i akcja tej książki dzieje się na Śląsku. Otóż Bartek ma 7 lat i jeszcze raz, czy ma 7 lat? Tak. Bartek Kłopotek mieszka na Śląsku, ma 7 lat, mieszka ze swoją mamą i jej partnerem Piotrem, ponieważ rodzice się rozwiedli, ale utrzymują ze sobą świetne kontakty. Jego ojciec ma nową żonę, która właśnie jest w ciąży, ale najlepszym przyjacielem Bartka jest Jamnik. Jamnik, którego dziwnie nazwano, a mianowicie Kresek. Bartek jest chłopcem o ogromnej wyobraźni i wyobraża sobie, że właśnie w wyrobiskach kopalnianych pod jego domem, który blokiem, który się zapada, mieszkają na przykład króliki. A także zaprzyjaźnia się z panem Franciszkiem Menelem, zbieraczem petów, śmierdzącym, z którego dzieci się wyśmiewają, a tenże pan Franciszek okazuje się zupełnie kim innym, niż można by było przypuszczać. A więc historia Bartka, jego psa Kreska w tej książce została przedstawiona. Ulubionym powiedzeniem czy zdaniem, które zawsze wypowiada Bartek, jest zdanie następujące. Tak właśnie jest, wiem to na pewno. Atutem tej książki są oczywiście ilustracje. Ilustracje Oli Szmidy i pokażę jedną z nich. O, to jest właśnie blok. Blok, w którym mieszka Bartek, pochylony, zapadający się jak wieża w Pizie z powodu wyrobisk kopalnianych. Książka naprawdę interesująca, świetna, dydaktyczna, ale również pobudzająca wyobraźnię. Uważam, że... O, choinka. Bierzcie pod uwagę. Wyróżnienia dwa przyznano. Pierwsze wyróżnienie otrzymał Andrzej Marek Grabowski za książkę Dziewczynka ze srebrnym zębem. Tak właśnie wygląda okładka. Bohater, chłopiec, który ma 7 lat, musi iść do szpitala. I tam właśnie w tymże szpitalu jest bardzo przerażony otoczeniem. Na szczęście w jego sali leży dziewczynka Anka, której rodzice są cyrkowcami. I to właśnie ta Anka opowiada, ma srebrny ząb i opowiada różne historie, które pozwalają dzieciom w tym szpitalu przetrwać, to znaczy stłumić lęk. Oprócz tego jego sali jest jeszcze siwy, który bije dzieci, zabiera im jedzenie. Jest tutaj też wątek kryminalny. Książka napisana w bardzo przystępny sposób. Można zrozumieć naszego głównego bohatera, który dzięki Ance przetrwał pobyt w szpitalu i kiedy napisał tę książkę już jako dorosły człowiek autor, bo to jest autobiograficzna książka, pisze tak: gdyby tę książkę przeczytała swoim wnukom pewna babcia Ania, która wiele lat temu leżała w szpitalu reumatologicznym w Warszawie w sali numer 5, a jej sąsiadem był 7-letni blondynek, to proszę o list na adres wydawnictwa, a więc wyróżnienie. I kolejne wyróżnienie otrzymał Marcin Szczygielski za książkę pod tytułem Teatr Niewidzialnych Dzieci. Naszym narratorem jest tutaj Szymon, który przebywa w bidulu, czyli domu dziecka, przenoszony z jednego miejsca na drugie. Poznaje Sylwię, oni zakładają teatr, ale w Polsce nie ma czasu na teatry, ponieważ właśnie wybucha stan wojenny, są aresztowania, Solidarność powstaje.
A więc historia właśnie dzieci z Bidula w kontekście czy przez pryzmat, czy na tle wydarzeń historycznych w Polsce. Bardzo, bardzo mnie ta książka zainteresowała, mogę nawet powiedzieć, że wzruszyła. Czyta się ją świetnie. Mariusz Szczygielski za tę książkę otrzymał nie tylko wyróżnienie jury, ale jest to również nagroda publiczności, czyli dzieci z całej Polski mogły głosować i wybierać swoją ulubioną książkę i właśnie tę książką została ta właśnie Teatr Niewidzialnych Dzieci Marcina Szczygielskiego. Zwróćcie uwagę na właśnie Koziołki 2017, czyli laureatów konkursu literatury dla dzieci. Pomyślcie o nich również, kiedy będziecie szykować pod choinkę prezenty. Dziękuję, do zobaczenia.